Jasna Góra. Wzgórze w Częstochowie, na którym posadowiony jest klasztor zakonu Paulinów, ufundowany przez księcia Władysława Opolczyka w 1382 roku. Ale Jasna Góra to przede wszystkim duchowa stolica Polski. Jej najcenniejszym skarbem jest cudowny obraz Matki Bożej. Jej wizerunek jest tutaj czczony od ponad 600 lat. Historia cudownego obrazu Madonny sięga XIV wieku, kiedy to wspomniany wcześniej książę Władysław w 1384 roku ofiarował obraz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, którego według legendy i pobożnych podań miał namalować sam święty Łukasz Ewangelista na desce stołu, na którym jadła rodzina Jezusa. Już wówczas obraz otoczony był wielowiekowym kultem, tradycją cudownych łask zdziałanych za jego przyczyną, stąd szybko stał się nieocenionym skarbem częstochowskiego sanktuarium. Z biegiem czasu Jasna Góra dzięki słynnemu obrazowi stała się skarbem niezwykle cennych wotów, czym wabiła do siebie rabusiów. W 1430 roku rabusie z Czech, Moraw i Śląska sprofanowali i zniszczyli cudowny obraz. Po włamaniu się do kaplicy Matki Bożej zdjęli z ołtarza wizerunek. Następnie ograbili go z kosztowności, a twarz Madonny pocięli szablami. Następnie rzucili obraz na ziemię, powodując pęknięcie deski obrazu na trzy części. Zniszczony obraz przewieziono do Krakowa, gdzie dokonano jego pieczołowitej renowacji. XIV i XV wiek to czasy, kiedy oficjalnie zaczęto nazywać Czarną Madonnę Królową Polski, czy też Patronką Narodu. W następnych latach koleje losu sanktuarium przydają mu rangi i wpływają na kolejny wzrost znaczenia Jasnej Góry dla Polski. W 1655 roku wojska szwedzkie zalały cały kraj. Padło wiele miast i twierdz. Jasna Góra mimo ogromnej przewagi wroga jednak ocalała i klasztor przetrwał. Wydarzenie to utwierdziło w oczach wiernych przeświadczenie o wyjątkowości i świętości obrazu i o szczególnej opiece Maryi nad polskim narodem. 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz z wdzięczności w uroczystym ślubowaniu w katedrze lwowskiej oddał kraj pod władzę Matki Bożej, obierając ją za patronkę i królową Polski. Kolejne lata to narodziny obyczaju pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Wtedy to zaczęły formować się stałe szlaki wędrowne, którymi zmierzano do Częstochowy, a wierni coraz liczniej przybywali do sanktuarium z cudownym obrazem Matki Bożej. W XX wieku, w obliczu zagrożenia nowym potopem, tym razem bolszewickim w 1920 roku, Polacy ponownie zwrócili się o pomoc do Matki Bożej. Episkopat odwołał się wówczas do ślubów Jana Kazimierza, szukając umocnienia narodu na Jasnej Górze. Wierni więc ufnie modlili się do Matki Bożej. Niedługo później polska armia odniosła zwycięstwo nad bolszewikami, zwane Cudem nad Wisłą. 26 sierpnia 1956 roku, w 300. rocznicę królewskich ślubów Jana Kazimierza, nową ich wersję opracował więziony wówczas przez władze komunistyczne prymas Stefan Wyszyński, a rotę ślubów odczytano na Jasnej Górze przy udziale prawie miliona wiernych. Ale o obrazie nie sposób mówić jedynie przez pryzmat wielkiej historii. O roli tej ikony świadczą przede wszystkim niezliczone wota ofiarowane tutaj przez wiernych za otrzymane łaski. Liczne uzdrowienia, nawrócenia, które dokonują się poprzez wstawiennictwo Maryi na Jasnej Górze, to po prostu łaski. Potocznie określa się je cudami. To cuda tak duże i tak liczne, że nie da się koło nich przejść obojętnie. Najwcześniejszym odnotowanym cudem na Jasnej Górze jest uzdrowienie Jakuba Wężyka, nadwornego malarza króla Władysława Jagiełły. Mężczyzna stracił wzrok. Gdy usłyszał o słynącym cudami obrazie Najświętszej Panny na Jasnej Górze, postanowił odbyć kilkusetkilometrową pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, co w tamtym czasie było nie lada wyczynem, aby uprosić Maryję o odzyskanie wzroku. Dzięki pomocy ludzi dotarł do kaplicy cudownego obrazu, padł na ziemię i płacząc, modlił się żarliwie. Wreszcie, wiedziony wewnętrznym głosem, podniósł twarz w kierunku obrazu Matki Bożej i go zobaczył. Jakub Wężyk odzyskał wzrok.
Dowiedziała się o tym święta Jadwiga i będąc bardzo związana z Matką Bożą, zabrała malarza na Wawel. Tam Jakub Wężyk pracował aż do swojej śmierci. O tym i o innych równie wiekowych wydarzeniach wiemy dzięki zapiskom ojców Paulinów, którzy prowadzili tak zwaną Księgę Cudów. Inny, chyba największy cud za wstawiennictwem Matki Bożej Jasnogórskiej, który rozsławił Jasną Górę na świecie, to historia o rzeźniku Marcinie Lanio, który razem z żoną Małgorzatą i dwójką dzieci mieszkał w Lublińcu. Był rok 1540, a więc wydarzenie miało miejsce w XVI wieku. Pewnego dnia, gdy Marcin Lanio wyjechał do miasta po zakupy, a jego małżonka, uśpiwszy wcześniej młodszego syna, wyszła na chwilę na podwórko, starszy syn, 4-letni Piotruś, wziął rzeźnicki nóż ojca i nie wiedzieć czemu wbił go w ciało 2-letniego śpiącego braciszka Kazia. Widząc krew, przerażony Kazio schował się do pieca chlebowego. Wówczas wróciła Małgorzata i postanowiła upiec chleb. W momencie, gdy rozpaliła ogień, usłyszała krzyk. Gdy spostrzegła, że pali się jej dziecko, było już za późno. Chłopiec zmarł jej na rękach. Gdy płakała nad starszym dzieckiem, spostrzegła, że drugie z jej dzieci również nie żyje. Podobno osiwiała i w szaleństwie zaczęła wycierać z podłogi krew, śmiejąc się rozpaczliwie. Wtedy właśnie wrócił mąż i gdy tylko zobaczył martwe dzieci, natychmiast uznał, że zostały zamordowane przez żonę. Dobył polano drewna i po kilku ciosach odebrał jej życie. Sąsiadka, która jako pierwsza przybiegła zaalarmowana krzykiem, zareagowała bardzo trzeźwo. Nie tylko nie przestraszyła się rzeźnika klęczącego wśród zamordowanych bliskich, ale poradziła mu, by natychmiast wezwał pomocy Matki Boskiej Jasnogórskiej, co też uczynił. Z pomocą mieszkańców Lublińca, włożywszy ciała do drewnianych skrzyń, ruszył na Jasną Górę, modląc się po drodze. Kiedy dotarł na miejsce, poprosił przypadkowych ludzi, aby pomogli mu wnieść trumny do kaplicy cudownego obrazu. On sam nie wszedł do kaplicy. Położył się krzyżem na progu i błagał o modlitwę wszystkich mijających go pątników. Trwały nieszpory. Ludzie zgromadzeni przed obliczem Czarnej Madonny modlili się i śpiewali. A w tym czasie w kaplicy cudownego obrazu stały 3 trumny, duża i 2 małe. Kiedy śpiewano Magnifikat i wybrzmiały słowa: uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego. Ciała zmarłych zaczęły się ruszać i strumień wstały kolejno Małgorzata, Piotruś i Kazio. Ludzie w kaplicy zaczęli krzyczeć. Marcin Lanio, leżący na progu przed drzwiami, spazmatycznie płakał. Sława tego cudu rozniosła chwałę Maryi po całym świecie. Wydarzenie to zostało uwiecznione na obrazie znajdującym się pomiędzy Bazyliką Jasnogórską a kaplicą cudownego obrazu nieopodal zakrystii. Każdy może go zobaczyć. Jest on żywą relacją zdarzenia z 1540 roku. Cesarz niemiecki, dowiedziawszy się o tym cudzie, kazał sprowadzić kopię cudownego obrazu do Wiednia, którą następnie zawieszono w świątyni. Cudowne zdarzenia wkładamy często gdzieś głęboko w legendy i historie. Wydaje się nam, że to nas nie dotyczy, ale niech przykładem tego będzie świadectwo z Jasnej Góry, z nie tak odległych od nas czasów i przypadek pani Janiny Lach, mieszkanki Białej obok Zgierza. Uchodzi on za jeden z największych cudów, który miał miejsce w Częstochowie, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Były lata 70. ubiegłego wieku. Mając 19 lat, Janina Lach zachorowała. Zaczęła tracić przytomność. Czuła, że jej nogi robią się bezwładne. Diagnoza lekarzy brzmiała: pierwszy rzut stwardnienia rozsianego. Nie zdawała sobie sprawy, jak straszna to choroba. Wyszła za mąż i urodziła 2 dzieci. Choroba zaczynała dawać o sobie znać. Po kolejnym rzucie choroby nie wróciła już do pracy. Dostała pierwszą grupę inwalidzką i zaczęła chodzić o kulach. W międzyczasie mąż od niej odszedł. Pani Janina została sama z 2 małych dzieci. Z każdym miesiącem stan jej zdrowia był coraz gorszy. Posłuszeństwa odmawiały nie tylko nogi, ale i ręce. Traciła wzrok, przestały pracować jelita. Lekarze mówili, że powinna się cieszyć, że jeszcze chodzi, ale nie powinno to trwać długo. Będzie kilka lat leżeć w łóżku i czekać na śmierć, bo lekarstwa na tę chorobę nie było. Miała świadomość, że gdy stwardnienie rozsiane zaatakuje rdzeń kręgowy, to z nią koniec. Zima w styczniu 1979 roku była mroźna.
którąś z takich mroźnych styczniowych nocy pani Janina miała sen. Przyśniła się jej Matka Boska. Stanęła przed nią i powiedziała: przyjedź do mnie na Jasną Górę. I choć wcześniej nie wierzyła w sny, jednak wtedy coś wewnątrz podpowiadało jej, że trzeba jechać do Częstochowy. Postanowiła pojechać, choć w tym stanie zdrowotnym był to dla niej wielki wysiłek. Zabrała ze sobą 7-letnią wówczas córkę Ewę. Gdy weszła z córką do kaplicy, w której znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, była odprawiana msza święta. O kulach zaczęła iść w kierunku krat oddzielających cudowny obraz od wiernych. Jak wspomina pani Janina: w pewnym momencie zaczęła bić stamtąd w moim kierunku jasność. Poczułam, że ogarnia mnie wielkie ciepło. Zobaczyłam twarz Matki Boskiej. Miałam wrażenie, że coś do mnie mówi. Więcej nie pamiętam. Czułam, że jestem w jakiejś ekstazie. Po chwili zobaczyłam, że stoję bez kul. Mała Ewa krzyczała: oddajcie mamie kule. A kule trzymały w rękach dwie kobiety: Wanda Kilnar z Głuchołaz i siostra zakonna z Częstochowy. Potem Wanda Kilnar opowiadała mi o tym, co się wtedy wydarzyło. Miała wrażenie, że kule same odchodzą od moich rąk. Pani Wanda i siostra zakonna zaprowadziły mnie do zakrystii i powiedziały ojcom Paulinom, co się stało. Gdyby nie one, to pewno nikt nie dowiedziałby się o tym cudzie. Obecnie Sanktuarium Jasnogórskie rocznie odwiedza nawet kilka milionów wiernych. W czasie największych świąt maryjnych jednorazowo w sanktuarium bywa do 500 000 pątników, co włącza Jasną Górę do grona najczęściej odwiedzanych sanktuariów na świecie. Kult Jasnogórskiej Pani odcisnął ogromne piętno na religijności Polaków i na całym życiu Kościoła w Polsce. Pielgrzymowanie stało się tradycją przekazywaną w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Magicznym czasem, w którym porzucamy pełnione na co dzień zadania i oddajemy się wyłącznie modlitwie, ładując w ten sposób duchowe akumulatory. Jednym ze szczególnie wiernych pielgrzymów, wielokrotnie odwiedzającym jasnogórskie sanktuarium, był Jan Paweł II. Bywał tutaj w różnych momentach swojego życia. Jako student, młody duszpasterz, biskup i wreszcie jako papież, przywódca Kościoła i autorytet milionów katolików. W czasie jednej z wizyt na Jasnej Górze powiedział: Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu matki.